Cześć, nazywam się Harry i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 wersja Next Genowa. Jesteśmy teraz bezpośrednio po tej misji z Zoltanem, w ramach której zdobywaliśmy karty. No i przy okazji udało nam się zdobyć taką statuetkę żołnierza, więc zacznijmy sobie od tego, no bo to jest krótka chwila. I się wyrabia. Co się wyrabia? Więc zaczniemy sobie od tej krótkiej misji, no bo to będzie tylko chwilka. A potem może się zajmiemy misją kwestia życia i śmierci. Albo kabaret. Jeszcze zobaczymy. W sumie jak jesteśmy koło Triss, to może od razu tą misję z Triss. Tu jakiś chłop ma problem, ale może nam odpuści. Za cały miesiąc z góry. Tak, ale po starych stawkach. Teraz ryzyko większe, to i więcej się należy. Mam już pieniędzy. Udało się. Macie co innego, panienko. Dawaj naszyjnik i wynoś się stąd. Łapę precz, bo poucinam. Geralt, nie musisz. Ale chcę. Bierz swoje rzeczy i idziemy. Idźcie stąd, ale już! Ej, bo coś się tu odwaliło. Gdybym potrzebowała pomocy, poprosiłabym o nią. Słucham? Masz do mnie pretensje? Pretensje? Nie. Ale należał im się ten naszyjnik. Oni naprawdę ryzykowali, dając mi schronienie. Ej, ja najpierw statuetka, halo. Ryzykowali. Bo ona mi zaraz zaczyna tą misję. Tak, ale mogli wziąć pieniądze i sprzedać mnie łowcom, a tego nie zrobili. Czyli jak na nowigradzkie standardy i tak są nadzwyczaj przyzwoici. Błagam cię, przynajmniej ich nie tłumacz. To mógłby być początek ciekawej dyskusji o moralności, ale nie mam na nią teraz czasu. Widzisz, co się dzieje w mieście. Wydaje mi się, że to właśnie idealny moment na dyskusję o moralności. Zacznijmy od wyznaczania granic altruizmu. Nadszedł moment, żebyś zapomniała o konfratrach. Ratuj siebie. A ty potrafiłbyś zostawić Wesemira, Eskela, Lamberta? Zrobiłbyś to, żeby ratować własną skórę? Rozumiem, że się o mnie martwisz, ale nie mogę ich tak po prostu zostawić. Ja wiem, co czeka ludzi, którzy wpadną w ręce łowców. Jak mogę ci pomóc? Wszystko się sypie. Sama już nie wiem, co robić. Powinna odczarować mi figurkę. Przyprowadzić czarodziejów do portu i załadować na statek. Ale Bertolt i Anis nie dotarli jeszcze do punktu zbiórki. Szkurde. Będą problemy z przejściem do portu. Straż wyszła na ulicę. Dlatego nie pójdziemy ulicami. W razie kłopotów mieliśmy się wszyscy spotkać w Zimorodku. Tam w piwnicy jest przejście do kanałów. Ponoć prowadzą do samej przystani. Znam nowigradzkie kanały. Na łowców tam nie wpadniecie, ale to nie znaczy, że będzie bezpiecznie. No, już w kanałach byliśmy nieraz. Dlatego nawet ostatnio. Się do ciebie. Chcę, żebyś znalazł przejście do doków. Przetarł szlak dla reszty. I to szybko, bo łowcy lada chwila zwęszą nasz plan. Bertolt i Anis. Kto to? Młoda para. On jest alchemikiem, miał praktykę w Złotym Mieście. Ona studiowała na Aretuzie. Boję się, że ludzie, u których się ukrywali, donieśli straży. Widzisz, moi gospodarze wcale nie byli tacy źli. Teraz już rozumiesz mój dylemat? Pomóc wpierw dwójce ludzi i ryzykować ewakuację reszty. Czy iść prosto do Zimorodka i porzucić ich na pewną śmierć? Co mam zrobić, Geralt? Pomagamy. Powinniśmy pomóc Anis i Bertoldowi. Spisać ich tak po prostu na straty to okrucieństwo. Dobrze, ale musimy ruszać natychmiast. Czas ucieka. O szkurde, Robert. Figurka! No? No i co? I odczarujemy ją nie wiadomo kiedy. Ech. Źle się stało. No bo teraz mamy misję oczywiście. Teraz albo nigdy. A moment, bo ona poszła na... A ty pajacu? Temerczyki to tchórze. Za pontar pouciekali zamiast ojczyzny. Sztemeria już upadła. Chociaż byśmy spotkali Rosza, to by zaraz się kłócił. O. Co się dzieje? Krusznik. Wypuśćcie go na początek.
Nie. Tu są jakieś śmierdziele. Okej. To też kusznik, więc bez problemu się go udało załatwić. Niedaleko na ogrodkach. Teraz Geralt, możesz zwracać na siebie uwagi. No, właśnie widzę. Ech, co za czasy. Patrol, nie mogą nas zauważyć. No. Ech, nie chcę odczarować figurki. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiurziu. No. Poszli sobie tam. Fajnie też, że robimy tą misję w nocy. Jest tak bardziej klimatycznie. Tony, tak jak mówiłem, chę do żony czarodziej i jego dziwka. Też para się magią. Dobra robota. Zabrać ich. Nie! Błagam! My nic nie zrobiliśmy! Jasne. Każdy tak mówi. A moja nagroda? Nagroda? A, sprzedali. Do kwatery głównej się zgłoście. My nagród nie wypłacamy. Marigold. Niech to szlak! Nie, nie. Bertol. Strasznie mi przykro, ale musimy iść. Bez niego nie mam po co. Geralt, pomóż mi. Niech to szlaczek. Musisz iść z nami. Tak, muszę. Dziękuję. Musimy dołączyć do reszty, jak najszybciej. Kurde, ciekawe, czy mogłem go uratować. Myślę, że mogłem, szczerze. O, jak pobiegli. Sprawdzałaś te kanały? Co się dzieje? Nie, nie sądziłam, że będziemy musieli korzystać z tego przejścia. Pomyśleć, że jeszcze rok temu strażnicy kłaniali się czarodziejom na ulicy. Co? O! A teraz musimy stąd uciekać jak szczury. Ty mogłabyś zostać. Poradzisz sobie. Ale reszta beze mnie już nie. Tędy chyba już biegliśmy, więc wróciliśmy trochę w miejsce, skąd wystartowaliśmy. A, już jesteśmy koło Zimrodka. Tylnym wejściem chyba wejdziemy sobie. Nie widać ani straży, ani łowców. Czyli wszystko w porządku. Nie, właściwie to tędy. Albo się... Już tam są. O. To fajnie jest, w porządku. W ogóle weźmy sobie, kurczę, jad wisielców. Gdzie on jest? Aha, już jest założony. No to... Grom sobie zaraz wypijemy. O, to w ogóle dekokt. A co by tu wypić ciekawego? A zamić. No? Uważajcie na buńce! Nie dajcie! Dobra. No i ciebie pole do akcji. No i koniec. Fuh,
Karczmarza nam zabili. Zwlekaliśmy. Nie zwlekaliśmy. Kurde, grałem z nim w Gwinta? Tak. Kosztem jego. Aż strach. I tak dobrze, że przyszliśmy, zanim znaleźli wejście do kryjówki i dorwali resztę. Nie potrafię robić takich rachunków, Geralt. Ale nie czas na żałobę. Idź za mną. Jak tam nasze partyjki z karczmarzami? Gwint? O kurde. Niedobrze. Kiedyś trzeba na to pójść, kurczę. Tędy, Geralt. Okej. Trochę chlebka. Kurde, ile tu rzeczy ciekawych do jedzenia. Triss, co się działo na górze? Wszystko w porządku? Nie, nic nie jest w porządku. Geralt, poczekaj chwilę. Muszę się zorientować, komu udało się dotrzeć. Po co te łzy? Niech szanowna pani się martwi. Trudno ci szkodzi. To ty się chyba musiałeś dużo martwić. Nie, ja się urodziłem. Też uciekasz do Kowilu? Nie, ale pomagam wyprawić tam resztę. Znasz, mam takie wrażliwe serce. A czemu twoje wrażliwe serce zabiło żywiej dopiero teraz? Czarodziej w panu od miesięcy. Dopiero od niedawna na taką skalę. Poza tym dobrze jest mieć w Kowirze przyjaciół. Zwłaszcza na dworze króla Tancreda. Triss będzie. Pogadamy później. Długo czekaliśmy z ucieczką. Aż upewnimy się, że w Kowirze nas przyjmą. Aż zdobędziemy pieniądze na opłacenie statków. Aż znajdziemy kapitana, któremu będzie można zaufać. Czekaliśmy za długo. Już nie ma czasu na wahanie się. Jeszcze dziś musimy opuścić Nowigrad. To szaleństwo! Łowcy stoją na każdym rogu. Więc pójdziemy do portu kanałami. Tylko najpierw Geralt wytyczy bezpieczną ścieżkę. I tak nas dorwą. Zobaczycie, dorwą i zabiją. Może. Wtedy przynajmniej zginiemy godnie, z bronią w ręku. A nie na stosie, błagając o litość. Jakby co stanę w waszej obronie. Na moją pomoc też możecie liczyć. Ta, pomoc redańskiego szpiega, załóżnika Radowida. To było dawno temu. Ty wychowałeś tego szaleńca. Ty go nauczyłeś mordować, ty... To nie czas na rozliczanie przeszłości. Koniec dyskusji. Wchodzę do kanału. Jak dostaniecie sygnał, że trasa jest bezpieczna, idźcie po moich śladach. Pod żadnym pozorem nie zwaczajcie. Ja pójdę z Geraltem. A ty, Distra, zajdź do portu i sprawdź, czy wszystko w porządku ze statkiem. Już ja o to zapytam. Spotkamy się na miejscu. No to plan jest gotowy. Na pewno chcesz być ze mną? Nie obraź się, ale... Obrażę się, więc nic już nie mów i prowadź. Słowo daję, jeśli wyjdę z tego całego, rzucam czary w cholerę. Ale jeszcze bym sobie zobaczył, bo w rzeczywistości... bo karczmarz Stepian, to jest Stepan, to jest właśnie ten karczmarz, zdaje się. Więc dobrze, że się udało. Od niego, z tego co kojarzę, powinniśmy dostać Tibora Egebrachta, czyli Cesarstwo Nilfgaardu. I czy my go może mamy? Mamy! Czyli zdążyliśmy z nim wygrać. A jeśli byśmy nie zdążyli, to i tak twórcy gry zadbali o to, żeby nie stracić tej karty.
więc byśmy wówczas znaleźli ją. Po prostu jakbyśmy przyszli do Zimrodka tam w jednej ze skrzynek. Wyśmienity olej przeciwko trupiorom, upiorom, proszę państwa, i całe szczęście, że nagle mi się zachciało przetrząsnąć te skrzynki. Ło kurde, sztabat Wimrytu. Dziękuję, że nam pomagasz. Nie ma o czym mówić, naprawdę. Jest. Nawet nie wiesz, jakie to ważne. Mieć w tym pieprzonym mieście kogoś, na kim mogę polegać. Spokojnie, wkrótce będzie po wszystkim. Już wkrótce. Taki olej się bardzo przydaje, a żeby kupić sobie z niego cokolwiek, w sensie kupić taki schemat, no to generalnie dramat, no bo... O, utopce, od cholery. Olej przeciwko trupojadom, proszę państwa. No to generalnie od cholery jest jest drogo. No i po 200-300 orenów, w ogóle bagienek jest, co wiesz. Dobra, gram. Super. Skończmy to. Co, już koniec? To po co ja z tym... z tym gromem? Dawać mi magiennik. Dobra. Czasami stoi, ma wyrąbane, widzę. No i bomba. No tutaj mało ciekawych rzeczy. A tu już więcej. Wyśmienita gwiazda tańcząca na przykład. Kir z Magdeira, ulepszony filtr Petriego. No co tu się dzieje? Tędy czy tędy? Znajdź drogę przez kanały, czyli pewnie tędy. Titiritititi. No dobra, to pójdźmy jednak w tamtą stronę w takim razie. Już prawie w ogóle kolejny poziom mamy wbity. Po tej misji na pewno już się wbije. O, wyprawiona skóra drakonida. To na pewno warto wziąć. Ona chodzi, już nie pamiętam, po 300 albo po 500? W każdym razie mega drogo. Więc na pewno się przyda. Biblioteka? Patrz, wiersze Gonzala de Verseo, kroniki Jakuba z Varazze, niesamowite, same białe kruki. Wrócimy po nie potem. Nie, nie wrócimy. Odpływam dziś z Nowigradu, pamiętasz? Pamiętam, ale ciężko mi to przyjąć do wiadomości. Chodź, musimy się śpieszyć. Nowe książeczki jakieś? Pis, znalazłem wyjście. Oho! Biała mewa! Nawet. Nie możemy w ogóle porobić. O, biała mewa. Wiedźmiński halucynogen. Brakuje Arenarii i Szakłaku. Tu bez rewelacji, tu też bez rewelacji. To by się przydało naprawdę. Nie wiem, pokupować czy coś. Niedźwiedziego sadła brakuje. To się powinno podbierać. W ogóle nie mamy oleju przeciwko drakonikom. Ziarna z Poryżu są potrzebne. Tak, tu jest wyjście, ale mamy jeszcze utopce. To byli nicy. Ojej, ej, ej, ej. Super. Oderwałem. Oj, oderwałem jeszcze raz. Skupiałem, żeby założyć sobie quen. To był dobry cios i tu jesteśmy kończeni. No to może w tych skrzynkach jeszcze coś? A weźmy tą siarkę. To się przyda. To się przyda. I to się przyda.
Okej. Okay. Zatrzymaj się. Słyszysz? O nie! Zapis, proszę państwa. Albowiem to są szczury. I prawdopodobnie to jest jedyne miejsce, w którym będziemy musieli wyłączyć podwyższenie poziomu przeciwników, chyba że coś naprawili. Bo wcześniej zabicie szczura to była masakra. Może Tris to sama poradzi? Stajmy inni. Ej, one się nie podwyższyły, są na drugim. Udało się. Nie dziwię się, że tyle tu było szczurów. Kto tu wrzuca te wszystkie trupy? Jesteśmy pod rynkiem. Tuż koło siedziby Tasaka. To pewnie nie jest przypadkowa zbieżność. No tak. Jego dłużnicy mieli skłonność do znikania bez śladu. Wszystko w porządku? Mam pokosane stopy i łydki, ale to nic. Muszę przeczyścić te rany, inaczej będzie zakażenie. Później, Geralt. Najpierw znajdźmy wyjście do portu. Chociaż, no nie wiem, no mogę próbować tam skoczyć, ale pytanie... Po jaką cholerę? No niech będzie. A jednak nie. No nie wiem. A nieważne. Jeszcze zdrowie straciłem na tym. O ludu. O, wymięty list. No właśnie. Czyli Tasak. Prochy. No i co? Tam znowu utopce. Ej, fajne rzeczy. Olej przeciwko przeklętym teraz. O, calcium equum. Ok, księżycowy pył. Księżycowy pył! Proszę państwa. To jest coś, co mnie cieszy. Bo księżycowy pył jest bardzo przydatny, bo powstrzymuje właśnie przemiany i regenerację potworów i może się przydać przykładowo przy upiorach. Jeśli dobrze kojarzę, to mi się miesza. No wyśmienitego oczywiście niestety nie zrobimy, brakuje szyszek chmielu i nigredo. No ale chociaż tyle. No ale właśnie tutaj, jak widać, niektóre te składniki alchemiczne typu właśnie rubedo, witriol i tak dalej, one potrzebują białą mewę. No a białą mewę możemy już teraz stworzyć dzięki temu, że znaleźliśmy ten schemat. No aczkolwiek potrzebujemy pozbierać trochę wiśniówki i nalewki z mandragory. No i Arenarii widzę też jest tętnie. I pusta butelka tu się przydaje, co ciekawe. A zbierajmy te sztaby. Lifigni, Zoria, ulepszony las mariborski. Kolejna rzecz. Fajne naprawdę rzeczy są. Wyśmienity smoczy sen. No co tu się dzieje? Glif, perła, Zoria, to już mamy. Calcium equum. Siarka. O, to coś jest za ziomek? Sztaba srebra. Ciało blade i wyschnięte. No? No dobra, pytanie, czy idziemy tędy? Chyba tak, bo jest ślepa uliczka. Wyjdziemy sam? Wyszedł. Oj. Kurde. Oj, 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 oj. Dobra. Tam tu jest. No. Cudnie. Tu jest ślepy zaułek, ale może coś będzie ciekawego, bo na razie powiedziałbym, że bardzo owocna ta wyprawa nasza. No weźmy tą butelkę. Spirytus.
Optima Mater, to się może przydać. Stalowe płyty warte. O, weźmy tą butlę. Ale to już nie. Dobra, nic szczególnego jednak tu niestety nie było. Czyli idziemy niżej. I co tu? Rany tylko w okolicach szyi i karku. Esencja wody, to się przyda. Krasnoludzki spirytus i wyśmienita czarcia purchawa. Kurde, jakie tutaj są zbiory po prostu. Tylko teraz jeszcze trzeba to będzie wszystko przekuć, żeby móc to po prostu porobić. Bo kupę teraz mamy schematów, ale składników na nie nędznie. No są się trees. Boże święty. Ruda żelaza, co, tędy nie przejdziemy? A, bo tu zamknięte, okej, bo to widzieliśmy, okej. Idziemy tędy. Już druga 57 nas została. Bez przesady z tymi butelkami. O, alkachest, o chleb, o pasta, o alkachest. I pasta. Spirytus i butelki. Ślady co to za bydle? Długich i ostrych. Zalatuje Ekimo. Właśnie chciałem to zgasić. Latarnia wciąż się pali. Zginęli niedawno. Od ugryzień w szyję. To jakiś wampir mistrzy. Trzymaj się blisko mnie. No, zalatuje tą Ekimo. Tutaj nic nie ma. Ale tam już coś słyszałem. Tak. Dobra. Ja myślę, że tu się trzeba powoli zastanowić. Jak wampir niższy, który jeszcze nam skacze, przydałaby się czarna krew, tak? I my jej pewnie nie mamy. Oszaleję. Nie mamy? W ogóle to nie mamy gromu też, to też nie jest dobre. To na pewno sobie weźmy. A nie, bo tu jest czarna krew, dobra. Weźmy sobie to, podmieniajmy. No może nawet ten dekokt. Pytanie, czy zamieć, czy filtr Petriego w tej sytuacji. Bym powiedział, że może zamiast tego czarna krew i zamieć się przyda tam. Skółka i dekokt to i tak lekkie przeginanie. Ja bym wypił chyba jakiś odwar więc w tej sytuacji. Pytanie jaki? Może z gryfa? Całkiem ciekawy. Ewentualnie z króliszka zawsze można wypić. No albo właśnie nawet odwar z Ekimy. Odwar z Ekimy jest całkiem ciekawy w tej sytuacji. My go wypijmy. A tą czarną krew to za chwilę, prawda? To kataka. Co? Kataka! Uważaj na jad! Uważaj na jad! Więc na wszelki wypadek weźmy sobie tą czarną krew, wypijmy. Czy my mamy jakikolwiek sensowny... Ojej. Nie no, obrażenia to mamy całkiem spore, ale trochę nas bije, szczerze mówiąc. Hmm.
Nie wiem, czy bym nie rzucił tego księżycowego pyłu, tak szczerze. Skoro już go mamy. I teraz powinien przestać tak znikać, nie? No właśnie. Zamieć. Ale że jesteśmy szybcy. Katakan. Nowy wpis w Besteriuszu. Oczywiście jest to wampir. Wampiry. Więc trup pojady, upiory i wampiry. Katakan. No i jak właśnie widać, księżycowy pył. Ja mogłem tą czarcią purchawę nawet rzucić. Ole przeciwko wampirom użyty. Erdenu nie używaliśmy. Igni było ciekawe. Erdenu nie używaliśmy, ale Erden by działał w sytuacji, żeby on właśnie nie znikał, żeby nie był niewidzialny. Ale równie dobrze, a nawet lepiej działa właśnie księżycowy pył i dlatego go zastosowałem. I poziom 18. Całe szczęście. Nigredo i Quebrif. Dzięki temu mam stałe źródło utrzymania. 18 poziom, 400 punktów doświadczenia. I czy coś tu ciekawego? O, coś się ciekawego tu wydarzyło. No, teraz trzeba ładować w punkty w to. No i tak, ulepszamy to i oczywiście wrzucamy to tutaj. Moc znaków plus 60% i mamy alternatywny tryb znaku akcji, czyli przeciwnik będzie walczył po naszej stronie i zadawał 60% obrażeń więcej. A potem zobaczymy, w które pójdziemy. Czy tam coś jeszcze nas w ogóle ciekawi? No nie wiem, chyba tak średnio. Może w końcu wyjdzie, że w szermiarkę. Albo w alchemię jednak. A, bo to ja chciałem zrobić w ogóle. O kurde, to po co ja władowałem? Ale jestem głupi. Miałem dać w to punkt doświadczenia, żebyśmy mieli jeszcze więcej procent na aktywowanie innego losowego eliksiru. No dobra, no ale to akcji też będzie spoko. Tu w ogóle jest żywotność plus 300, bo to jest mniejszy zielony mutagen, tak? To jest większy. I nie możemy zrobić? O, jakiś odwar tam mogłem zrobić. Odwar z katakana. Ciekawe, tylko tą jedną arenarię akurat byśmy zużywali. Kurde, akurat mogę zrobić i niebieski, i czerwony, a nie mogę zielonego, tak? Jasny gwint. Fatalnie. O, ale właśnie, no bo nam się załadował puszczyk przypadkowo, bo teraz jest włączony puszczyk. Więc wypijając tą zamieć, przypadkowo załadował nam się puszczyk i dzięki temu szybciej byliśmy w stanie... O! Śmienity karter. Szybciej byliśmy w stanie rzucać oczywiście znaki kolejne. Sztaba Dwimerytu? Ależ to są zbiory w tych kanałach. I nie użyłem w końcu tego dekoktu. Lekkie zatrucie mamy, no ale na szczęście nasz build pod alchemię sprawia, że nasz próg zatrucia jest bardzo wysoki. Tu jeszcze będzie jakaś walka. Nowy! Udało nam się! Chodź, ulepszony grom! I północny wiatr. Dobre rzeczy. Ulepszony grom to robimy. Szczególnie, że jest dużo produktów, które akurat są tu potrzebne. Tak, więc ulepszony grom od razu wjeżdża. Ten północny wiatr też by się pewnie przydał. On jest spoko. Korzeń pimentu jest potrzebny. O, bo to nowy pył weźmy na pewno. No i kolejne 160 punktów doświadczenia. Jak widać, w tej misji można sporo tego doświadczenia zdobyć. Ile się można plątać po kanałach? Miałeś czas się rozejrzeć jak statek? A daj spokój. Podła krypa, drewno zbutwiałe, żagle drą się jak stare gacie. Do Kowiru dopłyniemy? O ile nie będzie sztormów. To dam znać reszcie, żeby przyszli. Jest ci jakoś?
Mogę zagrać na skrzypcach, albo skoczyć po kwiaty i czekoladki. O czym ty pieprzysz? Jak to? Nie mów, że nie będziesz błagać Triss, żeby nie odpływała. Co cię to w ogóle obchodzi? Lubię romantyczne historie, zwłaszcza te ze szczęśliwym zakończeniem. Żyli długo i... Łowcy! Łowcy idą! Na statek! A jeszcze! Grywcie mi! No to jeszcze może tak się nam przyda. Sądźcie się, proszę państwa. Zabić! Nie? Okej. O, i on będzie walczył po naszej stronie teraz. O! Nie, jeszcze tak. No i zakończony. Zdekapitowany konkretnie. Dykstrań, nie wiem jak ci. Nie ma czasu. I kolejne punkty doświadczenia. Jeszcze tylko jedno pożegnanie. Dziękuję. Nigdy nie zapomnę, co dla mnie zrobiłeś i co nas łączyło. No nie no. Żegnaj, Triss. Ja też cię będę wspominał. Zawsze z uśmiechem. Pani Marigold! Idę! Trzymaj się. I ucałuj ode mnie Ciri, jak już ją znajdziesz. Baran jesteś. Słucham. Baran, cymbał tłuk. Nawet nie spróbowałeś jej zatrzymać. Widać, miałem swoje powody. Tak, jesteś baran, cymbał tłuk. No ale nawet cymbał może się przysłużyć światu. Jeśli ktoś światły, powie mu jak. Znowu knujesz. Co ty znowu knujesz? Jak myślisz, ilu razem uratowaliśmy czarodziejów? Nie wiem, nie liczyłem. Może ze 30. A ilu ich zostało na całej północy? Ilu zostało alchemików, zielarzy, guślarzy? 2000? 3? A co, robisz spis powszechny? Nie, martwię się. W Nowigradzie byliśmy my. Ale kto uratuje czarodziejów z Rinde? Banard, Artkarej, Gulety. Wiesz przecież, że Radowid nie spocznie, póki ich wszystkich nie pozabija. Wszystkich. Łącznie z Yennefer i Triss. Wzruszająca mowa. A teraz do rzeczy. Po co mi to opowiadasz? Bo chcę, żebyś mi pomógł zabić Radowida. Oho! Mam uwierzyć, że aż tak przejąłeś się losem czarodziejów? Przejąłem się. Ale nie dlatego, że mam wrażliwe serce. To prawda. Dla mnie te prześladowania to przede wszystkim symptom poważniejszego problemu. Redanią rządzi szaleniec. Służyłem ojcu Radowida, Wizimirowi, 20 lat z okładem. Razem zamieniliśmy Redanię w najpotężniejsze Królestwo Północy. A wiesz, co decydowało o jego sile? Wojsko, jak mniemam. No i właśnie głupio mówisz. Zwołać pospolite ruszenie, podburzyć chłopów, by postawili swoje kosy na sztorc. Co to za sztuka? Ciężej zbudować silne państwo ze zdrową gospodarką, manufakturami, z potężnymi sojuszami, prężną nauką, z niezależnymi sądami, sprawiedliwe wyroki. Ulubiona postać tego. Wizimirowi i mnie się to udało.
Po latach kurewsko ciężkiej pracy. Nie mam zamiaru patrzeć z założonymi rękoma, jak ten gnojek to zaprzepaszcza. Radowid srogi. Bezmyślny raczej. Pomożesz mi, Geralt? Pewnie, że pomogę. Nie zabiję. Ale jeszcze królu. Powiem tak. Wbrew temu, co głoszą plotki. Wiem. Proszę tylko o pomoc w zorganizowaniu zamachu. Cios zada kto inny. Dijkstra. Nie wiem, może nikt ci jeszcze nie powiedział, ale Wiedźmini są neutralni, więc... Gówna prawda. To wygodna wymówka, za którą się chowacie, kiedy robi się gorąco. A teraz zrobiło się bardzo, bardzo gorąco. Stosy płoną dosłownie w każdym mieście. Dla czarodziejów. W tym także dla twoich przyjaciółek. Dla wszystkich nieludzi. Pewnie wkrótce też dla Wiedźminów. Jesteś pewien, że chcesz takiej północy? Nic nie mówisz. Rozumiem. Zabić króla to w końcu nie kontrakt na Nekera. Przemyśl dobrze, co powiedziałem. A jeśli uznasz, że zamiast płynąć jak gówno z nurtem historii, jednak chcesz zmienić jej bieg, to przyjdź do Pasiflory na poddasze. Będę tam czekał razem z kompanią. Zastanowię się. Bywaj, Geralt. No do Pasiflory jeszcze nie dotarliśmy. Teraz czeka turniej Gwinta. No i zadanie zakończone. Teraz albo nigdy, ale pojawia się nowe zadanie, czyli to, o którym właśnie rozmawialiśmy z Istrą, czyli zadanie spisa. Gwestok, unikat, cóż to za miecz? Jeszcze może się okaże, że lepszy, co? Nie, no trochę gorszy. Aczkolwiek podniszczony lekko. No i paradoksalnie tyle dostaliśmy punktów doświadczenia, że już mamy połowę poziomu 18 już. No i wciąż przewyższamy już ten poziom wymagany na misję główną. A tu ciągle tyle rzeczy. Jezus. Jeszcze ten spisek też jest na poziom 14. No to już są jakieś jajca. Tą statuetkę kiedyś się ogarnie. Tu jest jeszcze ten knitting w ogóle. Jejku, jejku. Jak tam zlecenia? W zleceniach też coś źle? Śmiertelne rozkosze nie jest kolorowo. No poza tym, no to Kermoren to nic nie poradzimy. No to w tej sytuacji myślę, że trzeba się zająć albo kabaretem, albo spiskiem. Obie te misje chyba są dosyć długie, tak szczerze. No jeszcze ten knitting. Czyli wciąż z Nowigradu nie wyjedziemy. No ale jednak, no troszeczkę się przybliżyliśmy. Prędzej czy później byśmy musieli tę misję zrobić. Co ci się znowu komuś nie podoba? Utopce pod nami są, dobra. No, więc tak to wyszło, że miała być krótka misja z odczarowaniem jednej statuetki, a wyszło jak zwykle. Cały odcinek zleciał na misję, ale myślę, że ta misja była bardzo fajna i wam się też podobała. A w tym odcinku będziemy już kończyli, więc to już będzie na tyle. Jeśli odcinek wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i suba. Dzięki za oglądanie i oczywiście do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!